Jesteśmy teraz w dawnej hali kotłów, kotłowni na osiedlu Centrum B, kiedyś B31. W tym miejscu znajdowało się zestaw kotłów, który zaopatrywał w energię cieplną całe osiedle Centrum B. Obecnie od lat 60., prawdopodobnie od połowy lat 60., całkowicie puste, niewykorzystane pomieszczenie. No i postanowiliśmy je wykorzystać. Stowarzyszenie Miłośników Historii Raweli, Małopolskie Stowarzyszenie, to są goście, którzy i kobiety, którzy lubią odkrywać miejsca historyczne, pokazywać je innym, szukać w nich trochę skarbów, bo Huta jest jak taka skrzynia ze skarbami, razy się do niej nie zajrzy, to zawsze coś fantastycznego w niej można odkryć. A my z Norwida lubimy odkrywać przestrzenie ciekawe, które można zaaranżować na wersję kulturalną, w której można zrobić coś ciekawego, fajne wydarzenie, zaprosić ludzi. No i troszkę odczarować industrialny, zimny charakter tego miejsca. W jednym z pomieszczeń stowarzyszenie przygotowało też taką wystawkę naszych skarbów z lamusa. Jesteśmy w większości kojarzeni ze schronami, natomiast zbieramy elementy nie tylko schronowe. Można zobaczyć wiele pamiątek z jednej ze szkół, gdzie elementów, które służyły jako pomoce naukowe. Można nauczyć się obsługiwać kręciołka, czyli protoplasty dzisiejszego kalkulatora. Trochę takiego sprzętu z lat 50., 60., 70. Norwid pobawił się w kotłowni górną częścią, górnym piętrem, czyli pomieszczeniami biurowymi. Będzie można tam zobaczyć, wejść do galerii jednego obrazu. Można zobaczyć instalację Loli Sterylskiej, nowojchódzkiej artystki Oblicza Kobiecości. Można wejść do akwarium. Również razem z Rawelinem jesteśmy autorami, pomysłodawcami różnych dziwnych rzeczy pochowanych w podziemiach kotłowni. Jest również charakter creepy, więc warto to zobaczyć. Zarząd Budynków Komunalnych jest chętny do współpracy z wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami, organizacjami, czyli tak jak tutaj na przykład ze Stowarzyszeniem Rawelin, Centrum Kultury Norwid, żeby pokazywać mieszkańcom miejsca, które są w naszych zasobach, a które są na co dzień niedostępne dla wszystkich, aby ludzie mogli zobaczyć, co jest tutaj, co jest w tych miejscach. Tak, dzisiaj jesteśmy na Centrum B11A w Starej Kotłowni. Wielu mieszkańców tego osiedla się tutaj dzisiaj pojawiło, jak mówiło, byli po prostu zainteresowani, co jest w tym miejscu, które codziennie widzą, codziennie koło niego przechodzą, ale nigdy nie mieli być okazji w środku. Dzisiaj taką okazję mają i widzę, że są bardzo zainteresowani, także myślimy o takich imprezach również w przyszłości. W jaki sposób zinterpretują ten pokój? Jest tu dużo słodyczy, ale też niepokoju. Bardzo proszę zaglądać do każdego zakamarka, nawet jeśli wygląda ten zakamarek w sposób taki, nawet jeśli przypomina kształtem coś, do czego nie powinno się zaglądać. Ale proszę wszędzie zaglądać, zapraszam. A tam pora moja córeczka. Cześć. To jest Zusia, moja córeczka. Część osób tutaj jest, to jest właśnie zasób Barwetel, podróżował ze mną. No, zrobiliśmy kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na pewno. Come on!
Wszystko zaczęło się od tego, że do Ośrodka Kultury Norwida przyszła Gosia Szymczyk-Karnasiewicz i powiedziała, że chciałaby zrobić coś z przestrzenią Alei Róż. I właśnie to pytanie sobie postawiłam, czy mieszkańcy zechcą wziąć udział w tym procesie przeprojektowania. My niczego nie chcemy burzyć, tylko chcemy tą przestrzeń jak gdyby uczynić bardziej przyjemną, przyjazną dla mieszkańców. Podczas pierwszego spotkania odbyło się inspiratorium, które poprowadziła Marcelina Smolarczyk. Najpierw uczestnicy dowiedzieli się, jakie rozwiązania dla podobnych przestrzeni stosowane są w Polsce i na świecie. Tak jak ten plac w Alei Róż. Czy on należy do nas, czy do miasta, czy my mamy prawo o nim pomyśleć w sposób taki bardziej kreatywny? Potem poszliśmy wspólnie na spacer badawczy, żeby sprawdzić, jak wygląda przestrzeń, którą chcemy się zająć. Dokonaliśmy audytu społecznego tej przestrzeni, sprawdziliśmy, co nam w niej nie odpowiada i co chcemy zmienić. Mieliśmy już w tyle głowy pomysły, które usłyszeliśmy na inspiratorium. Następnie wróciliśmy do stowarzyszenia B1, gdzie odbyło się mapowanie. Nanieśliśmy w dwóch grupach w trakcie warsztatów nasze pomysły na mapy Alei Róż. Na bazie zebranego materiału przygotowaliśmy raport oraz dwa wnioski do budżetu obywatelskiego. Spotkania pozytywnie nas zaskoczyły, przyszło bardzo dużo ludzi i to ludzi zaangażowanych, którym chciało się zająć tą przestrzenią, którzy mieli na nią pomysły. Byli to zarówno mieszkańcy Nowej Huty, ale nie tylko. Przyszli też specjaliści, architekci, ogrodnicy, którzy mieli pomysły konkretne już na tą przestrzeń. I to się udało i się okazuje, że mieszkańcy chcą mieć wpływ, chcą decydować, chcą uczestniczyć w tym całym procesie.